Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z tagiem, do którego zostałam otagowana przez Patrycję z kanału Pysia Blog. Oczywiście macie link w opisie. I jest to tak, co jest w mojej torebce. Ja tam właśnie napisałam komentarz, że no chyba będę musiała zrobić taki spontaniczny film, bo ja to nie zamierzam sprzątać swojej torebki. A właśnie Pysia, tak, rób spontanicznie, więc wiecie co? Tak zrobię spontanicznie. Przyjechałam niedawno do domu, także mam torebkę, nie wiem co tu właściwie w niej jest, trochę się boję, szczerze mówiąc. Także mam tu swoją torebkę, ona jest z H&M-u, czy ktokolwiek jak to nazywa ten sklep, ale H&M, ja tak mówię. I ona już mi się naprawdę wysłużyła, bo mam ją od 18. Także 2,5 roku ze mną jest, ja ją naprawdę ją bardzo męczę. Tutaj ma właśnie oderwane tą, wiecie, ten duży paseczek. Jest tutaj poodzierana gdzieś na rogach, ale naprawdę mi bardzo dobrze służy i na uczelnię się nadaje, bo jest bardzo, bardzo pojemna. I w sumie, wiecie, jest czarna, uniwersalna, wszędzie mi się nadaje, także pokażę Wam, co w niej jest. Serio się boję. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie nic, wiecie, zakazanego, nielegalnego, czy złego, bo wyjdę na jakąś głupią. Dobra, zobaczymy. Pierwsze. Mój bidon. Jeszcze widać, używałam, mam tutaj cytrynę wkrojoną, bo właśnie piję sobie wodę z cytryną. Jest to bidon Sinsay, o którym mówiłam w jakichś ulubieńcach, chyba czerwca, o ile dobrze pamiętam, albo maja, albo kwietnia, w jakichś ulubieńcach. Także mam tutaj resztkę wody z cytryną, bo wczoraj, przedwczoraj przyjechałam, kurde, pewnie już to jest, wiecie, zepsute, muszę to wylać. No, ale mam tu wodę z cytryną, którą często piję, także to było. Boże, zrobię sobie porządek chociaż, dzięki Patrycja, naprawdę. Mam swój ukochany dziennik Reginy Bread, który właśnie systematycznie prowadzę. Oczywiście przerwałam już teraz na wakacje, no bo co ja mam zapisywać wakacje, nie? W roku szkolnym to ja sobie piszę co, kiedy, jak. No, stanęło mi do 25 czerwca. Pewnie teraz na wakacje też go nie zabiorę, no bo po co? Właściwie pewnie teraz widzicie to, jak ja jestem na wakacjach. Pewnie go nie mam ze sobą, bo to też zajmuje miejsce. Ale tak, ogólnie prowadzę go codziennie. I dlatego jest w mojej torebce, bo go wszędzie zazwyczaj zabieram, jakby chcę się tam, wiecie, z kimś umówić, także mam swój dzienniczek, chociaż czasami on zostaje w domu, bo czasami jest za ciężko. O Boże, mam swoje opakowanie od telefonu, ponieważ właśnie zabierałam rzeczy z domu, więc pewnie tutaj mam jakieś pierdoły, które takie, wiecie, chciałam mieć pod ręką. Tutaj mam ten, wiecie, rysik do wyjmowania karty, tak że gdyby coś się stało, to wolę to mieć po prostu przy sobie. Kolejne rzeczy to, o, etui też na telefon, bo wiecie, na wakacje, tak, nie wiem, czy będę to zmieniać, czy nie, także mam takie etui, w razie czego takie z potworków i takie zwykłe, a ogólnie mam takie niebieskie, także właśnie miałam taki plan zmienić na wakacje, także to miałam ze sobą w torebce. Kolejna rzecz, biorę co, wiecie, jest najbliżej tutaj u góry, to Orofor do wsikania, bo jeszcze jestem trochę chora. Także to obsikam sobie do gardła. Leki muszą być u kobiety. Co? Chusteczki, tak? Nigdy nic nie wiadomo. Często nie ma papieru w toaletach, także może się przydać. Trzeba mieć, kobiety chyba potwierdzacie. Kolejna rzecz to okulary przeciwsłoneczne. Mamy lato, jest ciepło, jest słońce. Akurat wczoraj miałam burzę, ale dzisiaj się trafiło, że jest słońce, także okulary jak najbardziej się przydadzą. Także je mam, tu jakieś mi słońce już wchodzi. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Dobra. Kolejna rzecz to, chciałam powiedzieć okulary znowu, to słuchawki. Ja słucham muzyki nałogowo. Jak już płacę do tego Spotify'a w tym iPhone'ie, to używam. Także gdziekolwiek idę, to biorę słuchawki i naprawdę używam ich. Idę na uczelnię, mam powiedzmy 7 minut, to i tak wyciągam i słucham. W jedną, drugą stronę nie mogę nie, także mam słuchawki. Zawsze muszę mieć. Kolejna rzecz to... moje okulary, tak, moje okulary, nie. Muszę je naprawić, bo zepsułam. No, także moje jedne okulary tutaj mam właśnie w etui. No, muszą być, nie? Żebym w ogóle widziała z daleka. Kolejna rzecz to worek na okulary. To nie wiem, czemu ich tutaj nie włożyłam, ale chyba to zrobię teraz. Niech będzie. Porządek musi być w końcu, nie? Czy teraz będzie? Dobra, kolejna rzecz to drugie chusteczki. Czemu nie? Czemu nie drugie chusteczki? Czemu nie drugie chusteczki, prawda? Zawsze się przydadzą, bo może jedne się zgubią albo komuś pożyczysz. O, ja często pożyczam chusteczki i potem one do mnie często nie wracają, także mam dwie. O, to będzie dobry powód, bo pożyczam i... Dobra, kolejna rzecz to podpaska. Tak, mam okres, więc musiałam sobie pewnie tu to tak wsadzić, nie? Żeby mieć na noc
taka dłuższa. No, kobiety zrozumieją, to trzeba mieć. Kolejna rzecz to opakowanie po tabletkach na gardło. Bo gardło też mnie często boli, często jestem chora, także wykorzystana. Nie wiem, czemu nie jest w koszu śmieci, ale chyba mi się zapomniało. Także wezmę w ogóle na drugą kubkę, może sobie zrobię, wiecie, taką na śmieci. Chusteczki. Kolejne chusteczki. Co to? O Boże, że to mam. To jest taka opaska. Ja tym kupiłam, jak jeszcze tańczyłam, bo właśnie jest tutaj z firmą taneczną na dróg. To się, wiecie, zakłada na rękę, jak się idzie ćwiczyć. I chyba uznałam, że będę szła biegać. Wtedy, wiecie, tak, można się fajnie wytrzeć tutaj. Także tak, takie coś miałam w torebce. W ogóle nie wiedziałam, że to mam. Ale dobra, niech będzie. Kolejna rzecz to gumy do rzucia. Gumy do rzucia zawsze u mnie też obowiązkowo. Orbitki White. Oczywiście. Kolejna rzecz to futerał na telefon. A telefon mój już nie pasuje do tego futerału, więc nie wiem, czemu go mam. O Boże, mam tu jakiś ten... coś. Jakiś naszyjnik. O. No wiecie co, kupiłam sobie ten naszyjnik z mamą. Znaczy ja kupiłam go dla mnie i dla mamy. Z takim kółeczkiem, żebyśmy obydwie nosiły. Wam pokażę. O, taki. Mi się zapodział, a okazało się, że tutaj jest. To go tutaj znowu schowam. I odłożę. Nie mogę zapomnieć. Dobra. Kolejna rzecz to słuchawki. Już takie mniejsze. Typowe. Jakieś hałasy. Dobra, nieważne. Słyszycie? Jakieś dziecko się tak drze strasznie. Coś musiało stać. W podwórku. Dobra, dalej. Także od ładowarki fragment. Lustereczko. Wiecie z czego? Z Disneya, z Witch. Z tych. No, mam lusterko. No bo wiecie, takie o, podręczne, wiecie, otwiera się i masz z dwóch stron, także je mam zaraz w torebce, nigdy go nie używam, ale mam. Może ile mam tu śmieci, masakra. Mam krem do rąk z Avonu, bardzo go lubię. Jest o smaku właśnie masła kakaowego, bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie. Dobra. Kolejna rzecz to... jeden błyszczyk, który już jest na wykończeniu i drugi też z Avonu. Tak sobie leżały luzem, czemu nie? Kolejne tabletki. O, tutaj już są. Jeszcze jakaś mi wypadła. Także mam Isla, tak, do gardła, tabletki do ssania. Oraz Halset, który też bardzo lubię do ssania. Boże, jestem... O, kolejne lustereczko mini z jakąś tutaj gumą i włosami przekrojonymi. Także lustereczko, o, takie. Kolejna rzecz to kolejne gumy do rzucia. Też nie myślałam, że nie mam i kupiłam kolejną paczkę. Także gumy do rzucia. Boże, same śmieci. Gumy do rzucia, jakieś pojedyncze. Jakieś papiery. O, kolejne tabletki. Jestem wiecznie chora. Jakaś ulotka, papiery. To śmieci po prostu. Znowu jakieś pierdoły. O, błyszczyk. Kolejny. Jakieś leki. Ja to już wywalę. Znowu gumy do rzucia luzem, paragony, bilety. To do wywalenia, kolejne papierki. Kolejne papierki. Kolejne śmieci. Widzisz, Patrycja, ja ci mówiłam, że ja to po prostu, jak ja to nagram, to będzie przypał. Miałam takie rzeczy tu. Kolejne pojedyncze gumy do rzucia, papierki. Znowu od tabletek, opakowania. Tak, Ania, brawo. Jestem geniuszem trzymania porządku w torebce. Kolejne jakieś śmieci, kasa, jakiś fragment plastiku. Zacznę na bok. Grosz, nie, grosz sobie zachowam. Dobra, dalej, co tu jest? Kolejna podpaska, tak, bo to często ja też pożyczam koleżankom. Bilety, sprawdzę, czy jest jakiś, wiecie, którego mogę wykorzystać. No chyba nie, dobra, to do kosza. Kolejne to znowu mój błyszczyk, ten matujący z Lovely. Tak, mi się właśnie kończy. Dobra, ale fajnie, fajnie, że to znalazłam. Tu znowu jakiś papier do wywalenia. Kolejna rzecz to z Nivea Lip Care Balsam do ust i kolejny bilet, także go wywalam. Dobra, czy coś dalej? W tych już nic, teraz tutaj. Co tu mam? A, tu mam książeczkę moją sadepidowską, bo właśnie muszę iść po podpis. Także, o, dobrze, że ją mam, muszę sobie ją odłożyć. Kolejna rzecz to co? A też, że płaciłam, no, w tramwaju też za bilety, które kupowałam. Kolejna rzecz to
patyk. Chyba po lodzie. Jak będzie najwygodniej chyba powiedzieć. Mam jeszcze długopis, bo nigdy nie wiadomo, co trzeba podpisać i gdzie. Kolejne leki, które już są jakieś całe sztywne, także też to wywalę. Dzięki, naprawdę dzięki Patrycja, że mnie atakowałaś, bo robię porządki. Gumka do włosów, bo też wiecie, gdziekolwiek się idzie, to często chce się związać włosy, a się zapomnią gumce. Ja zawsze mam w torebce gumkę i chyba w każdej torebce mam gumkę, naprawdę. Czy idę takiej, czy w takiej sportowej, czy nie wiadomo jakiej, czy takiej malutkiej, tylko podręcznej. W każdej mam gumkę do włosów, bo nigdy nic nie wiadomo. Mam swoje klucze do mieszkania w Łodzi, tego studenckiego. Co ja tu jeszcze mam? Znowu jakiś papierek. Jakieś śmieci. Mam taki ten, wiecie, taką imitację EOS z Rossmana do ust. No i jeszcze mam oczywiście moje okulary drugie, przeciwsłoneczne, które noszę częściej niż tamte. Oczywiście mój portfel, tak? Chyba nie będę pokazywała, co w nim jest. Nie wiem, czy to też się mówi w tym tagu. No mam kasę, portfel chciałam powiedzieć, różne karty. Nie, dobra, nie będę tego pokazywać, bo mam tu też masę paragonów, bo ja zawsze biorę paragony, sprawdzam sobie potem, czy wszystko jest ok. No i oczywiście zawsze mam też swój telefon w torebce, którego teraz nie miałam, no bo mam go przy sobie. Także to było wszystko, torba pusta, nic już nie ma, chyba jakieś, tylko wiecie, trzeba papierki, więc to sobie wytrzepę i zrobię porządek tutaj z tymi rzeczami. Także tak wyglądał ten tag, to było wszystko w mojej torebce, także całkowity miszmasz i po prostu wszystko i nic. Mam nadzieję, że niektórym też się podobało taki tag i dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Jak coś, to dajcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. Pa, pa!